Cześć, tu Marek i rośliny. Dzisiaj powiem Wam, co możecie zrobić, jeśli chcecie odwiedzić mnie i moją dżunglę. A poza tym, powiem Wam o ciekawostce, którą odkryłem na tej roślinie. Zapraszam na odcinek. Na wstępie chciałbym Wam podziękować za wszystkie zakupy u mnie na Instagramie i przez maila. Bardzo dużo osób się odezwało. Dziękuję Wam serdecznie, bo w ten sposób wspieracie mnie i ten kanał. Kupując u mnie, dajecie mi szansę na rozwój dalszy w tym roślinnym świecie. No i y, bardzo Wam za to dziękuję. A poza tym, no, też będziecie mieć jakieś fajne roślinki u siebie w domu. A teraz skupmy się na tej roślinie. To jest filodendron, którego kupiłem jako rewersję filodendrona Thai Sunrise. Filodendron Thai Sunrise ma żółty środek i zielony brzeg. Niestety po cięciu ten filodendron bardzo często przechodzi w rewersję i zamiast Robić dwukolorowy zostaje żółty, co jest bardzo nietypowe dla roślin, bo zwykle rewersja polega na tym, że roślina wraca do zielonego koloru, a tutaj tym kolorem podstawowym, jak widać, jest jednak żółty i ten zielony zanika z brzegów, zostaje po prostu żółta roślina. Ja taką roślinę kupiłem ponad rok temu od kolegi, on pozbywał się po prostu swoich nadwyżek i wśród nich była też taka właśnie rewersja, ta jest sunrise, i liście wtedy były tej wielkości. Ta roślina bardzo długo nie rosła, stała, stała, stała. Mam wrażenie, że w ogóle jakoś tak te blade rośliny gorzej rosną. No i przez to nie zwracałem za bardzo na nią uwagi, szczerze mówiąc. Stała sobie w namiocie od dłuższego czasu, wcześniej była w witrynce, ale potem jak już miałem tyle choi, że się nie mieściła, no to w końcu wyleciała do dużego namiotu. I w tym dużym namiocie trochę zaczęła rosnąć, widzę, że się trochę rozbujała i te największe, te najnowsze liście są większe, ale... Dzisiaj, robiąc porządki na półkach, zobaczyłem ku swojemu zaskoczeniu, że jeden z tych liści jednak ma zielony brzeg. I nawet ma zielony ogonek liściowy też na brzegu. Co jest po prostu dla mnie szokujące, dlatego że wcześniej na tej roślinie nie było ani grama zielonego koloru. Wszystko jest takie równo żółte, nie ma tutaj ani grama zieleni. A tu nagle na jednym liściu się pojawiła, na liściu i na ogonku liściowym. Jestem ciekaw, czy jak przyjdzie znowu kolej na to, żeby wypuścić liść w tę stronę, to czy znowu się nie pojawi ten zielony, bo możliwe, że on gdzieś tam w tym merystemie wierzchołkowym jest i dopiero się teraz ujawnił znowu. Zobaczymy, jak pojawią się następne liście, bo teraz powinna być kolej, że, że wyjdzie w tę stronę, no bo widzicie, on tak rośnie na cztery strony. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki, będę miał wtedy fajną roślinkę. No ale i tak jest fajna, zwłaszcza po takim odkryciu ją bardziej doceniam. A teraz najważniejsza informacja, którą chciałem Wam dzisiaj przekazać. Otóż moje mieszkanie już w zeszłym roku miało wziąć udział w festiwalu Open House. To jest festiwal, który odbywa się na całym świecie i w ramach tego festiwalu ludzie, którzy są chętni, zapraszają do swoich domów i pokazują, jak żyją, po prostu osobom zainteresowanym. W ramach tego festiwalu w zeszłym roku miało się to odbyć w dzielnicy Gdańska nazywającej się Nowy Port. I wbrew pozorom, nie jest to nowa dzielnica, jest to stara dzielnica portowa, gdzie ja również mieszkam. Niestety, z powodu covid impreza była przełożona już trzy razy, i teraz termin ostateczny to jest 22-23 maja. Z powodu obostrzeń jest ograniczona liczba miejsc i trzeba się zapisywać. My postaramy się zapewnić jak najwięcej godzin otwartych, tak żeby jak największą liczbę osób móc przyjąć do domu. To jest w weekend, więc jeżeli ktoś mieszka w Gdańsku albo okolicach i jest chętny, to zapraszam. Udostępnię na dole link do wydarzenia, gdzie można się zapisać i dowiedzieć więcej. A jeszcze powiem troszeczkę o tej dzielnicy, w której mieszkam, bo jest to stara portowa dzielnica, w której jest zabytkowa tkanka miejska, niezbyt zmieniona. Ja mieszkam w starej kamienicy z 1900 roku. Wokół są podobne, no i jest i ładnie i brzydko. Teren jest teraz cały poddawany rewitalizacji, nabrzeże jest właśnie remontowane, będzie jakaś przystań barkowa jest no coraz fajniej, ale jest jeszcze dużo do zrobienia, dlatego, jeżeli lubicie takie klimaty trochę postapokaliptyczne, to zapraszam do nowego portu. Jest tutaj dużo starych, ładnych kamienic. Niektóre są odnowione, niektóre nie. No i dużo się dzieje. Jak sama nazwa wskazuje, nowy port to dzielnica portowa, i tutaj wszędzie słychać statki. Generalnie do wody jest bardzo blisko, chociaż nie zawsze da się do niej dojść, przez to, że są też tereny właśnie portu, które ograniczają nam dojście do wody. Ale jest ładnie, jest kawałek takiego niby lasku, gdzie chodzimy na spacery. No a poza tym mieszkają tutaj ciekawi ludzie, którzy też zdecydowali się na otworzenie swoich domów i pokazanie, jak mieszkają, i pokazanie swoich pasji, zainteresowań. Więc, jeżeli macie wolny czas, w przedostatni weekend, maja, to zastanówcie się nad wzięciem udziału w tym festiwalu. A dla osób, które nie będą mogły, postaram się nagrać już wtedy też cały dom, jak mamy, jak wygląda, jakie mamy rośliny. Mam nadzieję, że też pod koniec maja uda mi się taki film opublikować. No i to tyle w tym temacie. Jeszcze raz bardzo chciałem Wam podziękować za zakupy, które zrobiliście u mnie na Instagramie i mailowo. W przyszłości postaram się też dawać znać, jeżeli będę chciał coś sprzedawać tutaj w filmach, tak żeby osoby, które nie mają Instagrama, też o tym wiedziały i mogły się odezwać do mnie. Teraz czekam na wtorek, żeby móc Wam wysłać te wszystkie rośliny i dziękuję za to, że jesteście. Oczywiście przypominam o subskrypcjach, o lajkowaniu, o komentowaniu. No i yy, oczywiście również o innych filmach, bo jest ich sporo i niektórzy cały czas jeszcze nadrabiają zaległości. Widzę po komentarzach w tych starych filmach. Do zobaczenia w następnym odcinku i dzięki.